pojedynkę walczyć o tak wielkie przedsięwzięcie jest naprawdę trudno. A jest to przecież nasz wspólny interes całej Polski Zachodniej. Odra nas łączy. Dlatego wspólne działanie dolnośląskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Chcielibyśmy też doprosić Śląsk, Brandenburgię, Mecklenburgię, Pomorze Przednie, bo Odrę nie możemy podzielić i rewitalizować w odcinkach. Odra łączy wszystkie nasze regiony. Musimy to zrobić razem i poprzez współpracę możemy też pokazać rządowi, że oddolnie my wskazujemy, jaki jest problem, jaka jest diagnoza w całym ekosystemie i jaki program trzeba zrobić. Uważam, że bez zmian systemowych niestety tego typu zjawiska, tego typu katastrofy będą się nam i na Odrze, i być może na innych rzekach w Polsce powtarzały. Ponieważ wszyscy dzisiaj gołym okiem widzimy, że jeżeli firma Wody Polskie, która ma dzisiaj w zasadzie pełne władztwo, decyduje, co może być do Odry zrzucane, w jakich ilościach, została przeniesiona z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Infrastruktury, to wiemy, że ich dzisiaj kluczową filozofią jest próba użeglownienia rzeki Odry, a nie dbanie o środowisko naturalne. A powinno być dokładnie odwrotnie. Czy powinniśmy o Odrę dbać jako o wspaniały ekosystem, z którego mądrze i bezpiecznie my możemy korzystać dla celów gospodarczych. Niestety postawiliśmy rzeczy na głowie i teraz bez właściwej troski o tą rzekę, niestety ja się spodziewam, znaczy nie możemy się spodziewać niczego innego. Po prostu te zjawiska będą się powtarzały, więc tą wielką katastrofę musimy potraktować jako sygnał ostrzegawczy do natychmiastowych zmian systemowych w Polsce. No bardzo smutne, że to tragedia musi spowodować to, że wiele instytucji ma taką refleksję, że coś źle zrobili, że coś zaniedbali. Od 2018 roku nie mamy wpływu instytucjonalnego na wody, które są na terenie naszych województw, ale się okazuje, że w momencie, kiedy jest problem, to też ludzie oczekują od nas pewnego zainteresowania i pewnych działań. Oczywiście bardzo ważna rzecz, żebyśmy zapisali w budżetach naszych na przyszły rok już konkretne pieniądze na działalność, na działanie tego porozumienia już w sferze operacyjnej. No i oczywiście połączenie sił, mam nadzieję, rządowych, europejskich, aby pozyskać pieniądze na to, żeby zbudować monitoring. Taki przemyślany monitoring, jak robimy to często teraz z ochroną powietrza, jak powinniśmy zrobić właśnie, jeżeli chodzi o wodę. I to jest jak gdyby coś, na co są pieniądze europejskie, są to pieniądze, które są w Komisji Europejskiej i na pewno zarówno partnerzy niemieccy, jak i my tutaj w Polsce bylibyśmy tym zainteresowani.